этих стран признают глубокую благодарность вам. I zdjęć nieobratimą rewolucyjną perestrojkę. Dźwiękowy przewodnik po historii najnowszej. Związek Radziecki. Sierpnia 1991 roku. Prezydent Michaił Gorbaczow przestał być prezydentem Związku Radzieckiego. Prezydent Michaił Gorbaczow został odsunięty od władzy. Obowiązki prezydenta przejął jego dotychczasowy zastępca Gennadij Janajew. Pełnię władzy w kraju zagarnęła grupa nieznanych jeszcze z nazwisk ludzi, którzy sformowali Komitet do Spraw Stanu Wyjątkowego. Wszystko wskazuje na to, że w Związku Radzieckim dokonano zamachu stanu. Stan wyjątkowy wprowadza się na okres 6 miesięcy, głosi oświadczenie podpisane przez pełniącego obowiązki prezydenta Gennadija Janajewa. Celem stanu wyjątkowego ma być ratowanie gospodarki od rozkładu, a naród od głodu. W oświadczeniu są fragmenty mające uspokoić resztę świata. Wprowadzone środki w żadnej mierze nie dotyczą międzynarodowych zobowiązań ZSRR. Związek Radziecki gotów jest w dalszym ciągu rozwijać dobrosąsiedzkie, równoprawne stosunki z innymi krajami, głosi oświadczenie. Moskiewskie radio nadaje muzykę poważną i ludową, przerywaną od czasu do czasu lekturą tekstu oświadczenia Janajewa. Nie zostały przerwane połączenia telefoniczne wewnętrzne i międzynarodowe. Nie wiadomo jeszcze, czy będzie wprowadzona godzina policyjna. Jedyne, co jest pewne, to że na Kremlu dokonano przewrotu. Z Moskwy mówił Witold Laskowski. Brytyjskie dzienniki ograniczają się jedynie do podania informacji o tym wydarzeniu, cytując agencję TASS oraz chińską agencję prasową. Bez komentarzy zwracają jedynie uwagę, że nastąpiło to w przeddzień podpisania nowego układu związkowego, w czasie, kiedy Gorbaczow przebywa na wakacjach na Krymie. Nie ma jeszcze żadnych reakcji ze strony brytyjskiego rządu na wydarzenia w Związku Radzieckim. BBC podało, że również Waszyngton czeka na dalszy rozwój sytuacji. Tyle z Londynu, Zbigniew Napierała. Bunt Janajewa. Komentuje profesor Paweł Wieczorkiewicz. 19 sierpnia 1991 roku cały świat zamarł w oczekiwaniu i, co tu dużo mówić, w trwodze. Na ulice Moskwy wypełzły bowiem czołgi. W jednym z dwóch supermocarstw świata rozpoczął się wojskowo-policyjny zamach stanu. Tak zwany pucz sierpniowy, czy pucz moskiewski, stał się jednym z ważniejszych wydarzeń u schyłku XX wieku. Jeśli bowiem szukać powodu czy czynnika, który doprowadziłby do ostatecznego rozpadu Związku Sowieckiego, to ów pucz podjęty w imię hasła utrzymania jedności Związku stał się przysłowiowym gwoździem do trumny ZSRS. Do dzisiaj nie tyle może sam przebieg, ale zakulisowe działania polityczne, przygotowania do puczu, nadzieje puczystów, ich polityczne plany nie są w pełni wyjaśnione. Jest oczywiste, że wydarzenia, które miały doprowadzić do twardego przejęcia władzy w ręce przez zdecydowanych ministrów resortów siłowych, obrony, marszałka Jazowa, Komitetu Bezpieczeństwa Publicznego Władimira Kuriuczkowa i kilku aparatczyków partyjnych, zmieniły się w bardzo krótkim czasie w farsę. 20 sierpnia wiadomo było, że puczyści przegrali, 21 sierpnia ich klęska polityczna była zupełnie oczywista. Skończyło się zresztą na żebraniu łaski u izolowanego w tym czasie Gorbaczowa. Fundamentalne pytanie, które staje przed historykiem, na które nie sposób udzielić w tej chwili w pełni wyczerpującej jasnej odpowiedzi, to jest rola i udział Gorbaczowa w samym puczu. Według oficjalnie podawanej wersji, Gorbaczow, który w momencie, kiedy w Moskwie ukonstytuował się Komitet Stanu Wyjątkowego pod przewodem wiceprezydenta Janajewa, który ogłosił, że stan zdrowia prezydenta uniemożliwia mu chwilowo sprawowanie władzy, Gorbaczow właśnie wówczas przebywał na krótkim wypoczynku w swojej rezydencji w Foros nad Morzem Czarnym. Został tam internowany, faktycznie odcięty od świata zewnętrznego, internowany dlatego, że jak sam twierdził, nie zgodził się na pełne polityczne poparcie przewrotu. Przewrót bowiem nie był kierowany przeciwko niemu. Przewrót miał na celu powściągnięcie aspiracji odśrodkowych poszczególnych republik związkowych, także Rosji,
na czele której stał, przypomnijmy, wtedy już Borys Jelcyn, z jednej strony, zduszenie ruchów niepodległościowych, szczególnie w republikach bałtyckich, z drugiej strony, zahamowanie katastrofalnej degradacji ekonomicznej państwa z trzeciej strony, umocnienie autorytetu i prestiżu wojska, sił bezpieczeństwa i w ogóle międzynarodowego prestiżu Związku Sowieckiego. I wreszcie utrzymanie hegemonicznej roli Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego. Okazało się po pewnym czasie, że Gorbaczow jednak dobrze wiedział zawczasu, o co szło jego bliskim zresztą współpracownikom. Że zwracali się oni do niego z propozycjami rozwiązań siłowych. I wiele wskazuje na to, że ów stan internowania, w jakim się znalazł, był pewnym pozorem, był pewnego rodzaju grą. Spodziewano się bowiem, że jeśli wszystko powiedzie się, Gorbaczow powróci, obejmie z powrotem władzę, ale w nowych już warunkach politycznych, warunkach, kiedy tę władzę będzie mógł sprawować w sposób bardziej pewny, bardziej stanowczy i bardziej zdecydowany. Wynikało to między innymi z jego autorytetu i miejsca w systemie politycznym. Żaden z Puczystów, czy Janajew, czy premier Pawłow nie mogli pretendować do zajęcia jego miejsca na scenie politycznej. Surowa ocena puczu. Na Kremlu zebrała się Rada Najwyższa Związku Radzieckiego. Informacje Radia Moskiewskiego z poniedziałku. Oceniana jest sytuacja w państwie, rola Prezydium Rady Najwyższej, jej poszczególnych komisji, komitetów państwowych i różnego rodzaju organizacji podczas wydarzeń z 19 sierpnia i w następnych dniach. Omawiane są kroki, które w przyszłości pozwoliłyby zapobiec podobnym zdarzeniom. Na sesji wystąpił prezydent Związku Radzieckiego Michaił Gorbaczow. Wziął na siebie część odpowiedzialności za zamach, gdyż według jego słów zlekceważył sygnały ostrzegawcze. We środę Rada Najwyższa wyraziła wotum nieufności wobec rządu. Postanowiła zwołać zjazd deputowanych ludowych w poniedziałek 2 września. Jak już powiedziałem, w Moskwie bardzo szybko wydarzenia wymknęły się spod kontroli puczystów i z dramatu przekształciły się w operetkę. Padły co prawda ofiary śmiertelne, dokładnie tyle, ile w trakcie przewrotu bolszewickiego w 1917 roku, 6 czy 7 zabitych i były to ofiary raczej przypadkowe. Do walk w gruncie rzeczy nie doszło. Czynnikiem, który zadecydował o fiasku, był upór, stanowczość, zdecydowanie Borysa Jelcyna, który postanowił bronić do upadłego siedziby władz federalnych Rosji. I ta siedziba władz federalnych Rosji stała się ogniskiem politycznego buntu i oporu przeciwko zamachowcom. Tam gromadziły się tłumy Moskwian, tam gromadzili się ochotnicy, tam wreszcie zaczęły zdążać jednostki wojskowe, które postanowiły bronić władzy legalnej, bronić Gorbaczowa, bo tak to sobie wyobrażano, przed zamachowcami. Rozłam w wojsku, fakt, że część jednostek nie wypełniała rozkazów, niezdecydowanie niechęć do sięgnięcia po środki ostateczne spowodowały, że samymi proklamacjami nie dało się zastraszyć społeczeństwa po paru latach głasności i złamać jego ducha oporu. I stąd nastąpiła owa haniebna kapitulacja. Losy puczystów potoczyły się różnie. Najbardziej tragicznie ministra spraw wewnętrznych Borysa Pugo, który popełnił nie do końca zresztą w jasnych okolicznościach samobójstwo. Inni postawieni przed sądem zostali potem w istocie rzeczy uwolnieni. Żadnych represji typu politycznego czy nawet sądowego przeciwko nim faktycznie nie przeprowadzono. Efektem, którego Gorbaczow się nie spodziewał, było to, że ogromnie wzrosła popularność Jelcyna i praktycznie od sierpnia, od 21 sierpnia, kiedy Jelcyn poleciał po niego do Foros i przywiózł go do Moskwy, stracił na jego rzecz wszelką inicjatywę polityczną. On